homecoming will be truly divine. There's still a way out for us. But we don't have much time. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy, zapraszam was na kolejny, czwarty już odcinek z gry Dead Space Remake. Zobaczmy, jakie nekromorfy dzisiaj będą nam uprzykrzać życie. Moi drodzy, wybaczcie mój głos, ale jestem właśnie jeszcze trochę przeziębiony, także nie brzmię tak, jak brzmię w pełni zdrowy, także wybaczcie za moje takie delikatne charczenie, no ale mam nadzieję, że szybko mi to przejdzie. No dobrze, nie przedłużając, zakończyliśmy sobie tutaj. Przejdźmy przez te drzwi do kostnicy. Zobaczmy, co tam jest. No, nie wygląda to zachęcająco. Wow! Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. O nie, jeszcze po ciemku. Wow! Dychaj. Ja pierdzielę, co za początek odcinka. Pięknie się zaczyna, naprawdę. Dobra, czegoś tu nie mamy jeszcze. Jesus, to było okropne, naprawdę. Ale chyba nie. No dobra, widzę, że tu mamy ten jakby silnik. Okej, weźmy go sobie tam, włóżmy do tego miejsca i zobaczmy. Dobra, jest załadowany. Otwarto. Okej. Mamy kolejną windę. Mam nadzieję, że nic nie wyskoczy, jak z niej wysiądziemy. Chociaż w środku... Okej, na razie jest w porządku. No co tu mamy? Ładowanie tlenu, zbiornik pełny, czyli pewnie będzie jakieś przejście. Okej, nie wygląda to zbyt pięknie. Jejku. Tak, moje serce bije w ten sam sposób teraz. No, żeby ten kolega się na mnie podniósł. Dobra, przeszukajmy sobie ich tutaj. O Jesus, jak to wygląda. A, to wybucha, z tego co pamiętam, tak. Wow, nawet tego rozdeptałem. O, dziennik tekstowy, sprawdźmy sobie. Z wielką przykrością oficjalnie zawiadamiam o śmierci kapitana Benjamina Matthewsa. Doniesienia o dokładnych okolicznościach jego śmierci są sprzeczne. Pozostawiam je więc do ustalenia śledczym. Gdy już wrócimy do portu, moje komentarze ograniczą się tylko do stanu zwłok. Ogólnie nieboszczyk znajdował się w dobrym stanie zdrowia, jak na jego wiek, choć pobieżne badanie krwi wskazuje, że liczba leukocytów była bardzo niska, a eozynofile praktycznie nie występowały. Badanie przed lotem nie wykazało takich problemów, co nie wskazuje na szybki rozwój choroby, ale nie wydaje się, żeby miało to wpływ na jego zgon. Liczne rany na ramionach i rękach wskazują na krótką walkę przed śmiercią. Lekkie stłuczenia wokół klatki piersiowej dowodzą, że był związany, prawdopodobnie przez krótki czas. Przyczyną śmierci był pojedynczy, długotrwały uraz gałki ocznej, który doprowadził do przebicia jej, a następnie oczodołu i płata czołowego, które wywołało gwałtowny uraz neurologiczny, drgawki i śmierć. Kąt przebicia oczodołu wskazuje, że uraz nie był efektem samookaleczenia. Potwierdzenie przyczyny zgonu wymagałoby usunięcia obiektu z miejsca przechowywania, ale zostawiłem go tam, aby zachować dowody dla zespołu śledczego. Nie mam zatem innego wyjścia, jak tylko postawić wstępną diagnozę śmierci gwałtownej. Ustalenie tego, czy jej źródłem było celowe działanie, czy przypadek, nie należy do moich kompetencji. No cóż, czyli coś go nieźle poharatało przed końcem. No okej. Dobra, jako że tutaj mamy naprawdę bardzo przyjazną atmosferę, patrząc na to, co leży na tych... na tych stołach. Zestaw stazy. Dobra, czy coś jeszcze tu będzie? Ja bym się chciał stąd bardzo szybko wydostać, ale no... wiecie, jak to jest z eksploracją. O, 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 o. Dobra, są jeszcze kredyciki. To wy...
wybucha, okej. Okay. Nie, no dobra, nie będę go deptał. Jezu, okropne są te dźwięki. Dobra, ciało kapitana. O proszę. Jaki szkielet miał. Czy to nie jest ten świr z tych nagrań? Jezu, co to jest? Co to jest? O nie, czy ty... O nie. Serio? Jak szybko się przemienił. No super, to pewnie jakiś boss będzie. Uah. Dobra. Uciekaj od niego. Ja pierdzielę, dawaj walcz tu. Ajajaj. O, dobra. W sumie mogliśmy się spodziewać tego, że... Patrzcie, ten popapraniec tam jest. Nie, on pewnie ich będzie przemieniał wszystkich, nie. Kurde. O kurde, drzwi są otwarte. Kurde, pozamieniał ich, no. Zdychaj. Jeszcze żyjesz? No bez skitu. No patrzcie. No zdychaj. Masakra. Co to było? Ile amunicji w nich wpakowałem. Dobra, w końcu to mamy. Ach. No, mam. To, co z niego zostało. Transmitting codes now. I saw it, Hammond. A flying one turned the captain's body into another one of those things. The same must have happened to Chen. God. Maybe the command computer has something. Where's Daniels when you need her? Head back to the security checkpoint. It's safer there. At least I can upgrade your clearance. O, tak, w końcu. Dobra. Przyjrzyjmy się jeszcze temu pomieszczeniu. O, już uzyskałem. Twój poziom uprawnień się zwiększył. Uzyskałeś dostęp do drzwi i szafek wymagających wyższego poziomu. W końcu. Dobrze, że zrobił to tak zdalnie. Myślałem, że on to zrobi dopiero jak do niego tam podejdziemy. Ale nie, dobra, zarąbiście. Jest tyle szafek do otworzenia po drodze teraz. Dobra, czy coś jeszcze tu będzie oprócz tego, co zostało z tych zwłok? Albo z tych potworów w sumie? Chyba nie. Bardziej mnie martwi, gdzie jest ten wielki latający stwór, który ich tu pozamieniał. Te dźwięki w tle też są super. Dobra, tamto nie idę, bo tamto chyba nic nie ma już więcej. Nie, tam nie idę. Na razie tędy przejdziemy. Tu mamy ten dostęp. Jak miło. No dobra, dobra, dawaj, dawaj. A tak w ogóle, rzućmy okiem na mapę. Co nam mapa mówi? Że gdzie mamy iść? No dobra. Nie pokazuje nam na razie, ale znaczy pokazuje chyba tą windę tutaj z tego co widziałem. Dobra, udajmy się tam. 7 sztuk. Czy zawsze muszą być komplikacje po drodze? Jejku! Isaac. I'm here. What the hell's happening? The computer says the Ishimura's engines are offline. We're on a decaying orbit toward Aegis 7. Oh god. I have to get to engineering. There's no time. That tram station's offline. Unless... Here. Head back to the flight deck. I'll guide you from there. If this damage report's right, there's a shortcut to engineering. No dobra, zmiana planów. Co tym razem? Udaj się do hangaru. Okej. Okay. Dobra, tu mamy. Okej. Okay. A, to jest... Tak, tu już byliśmy. Dobra, poznaję to.
Czy tu nie było jakichś skrzynek przypadkiem do otwarcia właśnie z tymi uprawnieniami? Tu nam się nie otwiera teraz. Niedobrze, niedobrze. Wydaje mi się, że coś... O! To poziom drugi. O, ale tutaj tak. 1200 kredytów po raz kolejny, jak przyjemnie. Dobra, jeszcze tak, rzut okiem na mapę. Gdzie nam to tutaj? Tu zamknięte, tam dwójka. Jeszcze tutaj. Czyli nam każe iść tak. I tędy. No dobrze, o, tutaj jeszcze mamy. Pięknie. Tu i czy nie było jeszcze ich tutaj jakichś pojemniczków? Nie jestem pewien. A jeszcze nie rzuciłem okiem na cele poboczne, jakieś metody naukowe. Co mnie tutaj blokuje? Okej. Czyli tak czy siak pokład inżynierski nas interesuje. Dobrze. Tu już nic na pewno nie ma. Coś jeszcze będzie? Nie, ja podziękuję. Nie trzeba mi tam iść. Dobra. Wracamy tutaj. O, tutaj chyba będzie też. Pięknie. Węzeł jest super. To jest bardzo potrzebne. Tu nic. No to lecimy tu. A, okej. Tutaj będzie po lewej stronie chyba coś. Szafeczka. A, poziom drugi. Nie tak prędko, panie kolego. No dobra. Ja sobie zrobię szybki zapis. Okej, mamy to. I teraz tak, jeszcze raz mapa. Ja muszę iść tutaj, czyli wracamy się tam. Okej. No dobrze, ale jeszcze zanim tam przejdziemy, rzućmy okiem na sklep. Może coś ciekawego kupię. Ja bym trochę amunicji chciał kupić chyba do... Z ekwipunku zestawy medyczne mam 3. Tak, ja sobie kupię. No, z 50 sztuk przynajmniej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale nieważne. Przyda nam się ta amunicja na pewno. Dobra. To była taka mgła? Nie przypominam sobie. Okej, jesteśmy tutaj znowu. Aha, czyli teraz ta kolejka. Czy tam coś jeszcze będzie? To nie było przypadkiem właśnie czegoś z dostępem? Czy mi się myli? Chyba nie. No nie, chyba nie. Dobra. Idziemy tam. W końcu się dowiemy, co z tą kolejką. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Blokada wyłączona. Dobra. Pokład medyczny, nic tu nie mamy? Nie. Lecimy. Ja jestem na pokładzie medycznym, a mam... Okej. Okay. A, czyli proszę bardzo, będziemy sobie mogli tak jeździć potem? Fajnie, fajnie. Tak jest. Bardzo proszę. Trochę taki system szybkiej podróży. Spoko, fajna opcja. Aha, jesteśmy tutaj, okej. No dobrze. Tutaj jest ten hall, tu jest znowu sklep. Mapka. My... Tutaj teraz znowu, okej. Tam jest to...
jeszcze sprawdzę, że... O właśnie, bo to był warsztat. I skorzystajmy z niego. Proszę, piła plazmowa. Co my tu mamy? Pojemność. Czas przeładowania. Dobra. Gdzie to specjalna? A to tutaj aż. O Jezus, aż tak daleko? W kombinezonie co jeszcze możemy? Strefa stazy. Energia stazy. Ten. Czas trwania stazy. Dobra, weźmy sobie to. I weźmy piłę plazmową, ulepszmy tak ze dwa razy przynajmniej to. I obrażenia poproszę. Tak. Karabin na razie nie. Jakby nie patrzeć, jednak najczęściej z tej piły korzystam, także wydaje mi się, że warto jest ją ulepszać. No dobrze. Czyli gra nas kieruje tutaj. Dobra, i gdzie teraz? Co my to mamy? Łazienka. Nie byłem tu już przypadkiem. Tak, to jest ta przyjemna łazienka, tak. Tak. Ale nie ma tu tych skrzyni z kodem, w sensie nie z kodem, tylko... Tylko z poziomem dostępu. Security recording retrieved. Oho. Okej, mieliśmy nagranie ze śmierci naszego kolegi. Dobra, gdzie teraz znowu? Każe nam iść tam. Dobrze, a jeszcze bym chciał tutaj zobaczyć, czy przypadkiem tu czegoś nie ma do odblokowania. Tych kodów dostępu. Wow. Cóż to było? Nic tam nie ma teraz? Dobra, chyba nie. Dobra, pierdziele, nie idę tam. Mam dosyć. Wracamy tam, gdzie nas gra kieruje. Okropne jest to, jak się tak wchodzi tutaj, jest tak ciemno i dopiero się załączają te światła. No dobra, jeszcze póki tu jestem, szybki zapis. No i lecimy. Jest nadal zamknięte, tam nie możemy, no to tu. No i co w tym hangarze będzie? Tu jest ten nasz statek rozbity. Aha, super. You'll need your thrusters to reach it, but that lift shaft should take you straight down to engineering. O kurde, serio? Ej, a tutaj coś jest do zebrania? O, nowy rozdział, proszę bardzo. Korekta kursu. Ciekawie. Nic mnie tu nie goni. Chociaż ja chyba nie. Tu jest zamknięte, no to nic, lipa.
Tu pewnie nie mogę. Ja pierdzielek, się tym ciężko steruje. A, okej, dobra. Tak mogę korygować. Dobra, fajnie, fajnie. O, patrzcie, tutaj jeszcze tak mogę. Super, czyli da się jednak. A, dobra, dobra, dobra. Nie jest takie hop-siup. Dobra, pozbierajmy sobie to. Tu jest ten akumulator, w sumie to silnik. Znaczy, przynajmniej tak wygląda. Wystartujmy sobie. Mamy skrzynkę. Musimy się dozbroić na pewno. Bo ja nie wiem, co nas dalej czeka. Także, o, jest amunicja, fajnie. Tam jest kolejna, na górze. Coś tam pewnie jeszcze będzie. Spory teren do eksplorowania tak naprawdę teraz. Nie wiedziałem, że aż tak można. Skąd mogłem wiedzieć, skoro nigdy nie grałem do tego momentu? No dobra, pofruwajmy sobie jeszcze trochę. Tam to fajnie wygląda. Dobra, jest amunicja jeszcze. Obróćmy się. I gdzie ten silnik? Tam są jeszcze skrzynki. Wylądujmy. O, fajnie, ile amunicji jest. Jeszcze trochę kredytów. Silnik tutaj. No to co, weźmy go sobie. Tak jest. Dobra. I co teraz? Czyny kolejki towarowej, czy... Co tu jest? Co nam to dało? Ktoś tam u góry? Czy coś tutaj? Tu coś dalej, o! Dobra, jest trochę sprzętu. O, jak fajnie. Uhuhu. Moi drodzy, warto było. Warto było. Tam jest coś, widzę, z poziomem bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że pierwszy. Wow, trzeci nawet. Czyli wrócimy tu jeszcze. Pewnie nie raz w sumie. Jeszcze tam jest jedna? Jak ja tego nie zauważyłem? Nie no, za dużo trochę tej amunicji. Zaraz będzie jakaś walka z bossem pewnie. Dobra, przełączamy obwód. Fajnie brzmi ten kombinezon teraz. No i co nam to dało? Ekrany działają. Dobra. Przełączyć torowiska. A tutaj co jest? Przełącz torowiska. Jeszcze tak. Na mapkę. Okej. Dobra. A to nam gdzie zmieni? Tam mam, no dobra, i co? A jeszcze tu jest coś. No dobra, i co? Mam ustawione wszystko w jedną stronę chyba. Co dalej? Tam mnie kieruje jeszcze. Tam jakoś. No dobra, jak sobie wystartuję, to co teraz? Ale fajnie to wygląda. Mega widoki.
Co tutaj będzie? Nie, no tutaj chyba nic z tego. To co ja mam zrobić? Cele. Dotrzyj na pokład inżynieryjny. No do przodu, no dobra, ale to jak tam? To po co ja to przestawiałem tu? Może to na potem jest? Tu jest coś jeszcze takiego. Coś tu mamy? Mogę tak wysoko podlecieć? Mogę, ale co mi to daje? Nic? Co teraz? Wow. O cholera jasna, dobra. Dotrzyj na pokład. Okej. No w próżni już nie możemy sobie tak swobodnie biegać. Uzupełnijmy tlen. No nie, to te popobrańce! Dawaj, zdychaj. Wow, gdzie to jest? Z tyłu jeszcze żyjesz? Jeszcze? Prawda. Dobra, bo będzie zaraz koniec tlenu. Dobra, wyprostujmy się. Jest tlen. Wylądujmy tutaj. Coś tu jest. Ta muzyka jest świetna w tle, naprawdę. Coś mi to da. Gdzie teraz? Jeszcze do góry? Może teraz na dół. Jakiś ktoś. Co dalej, bo mi się kończy tlen. Coś tu mam. Ja pierdzielę. 30 sekund. No. Szybko. Dajesz. Uff. Dobra, miałem szczęście. Dajesz, wchodzimy tu. O, to jest. Już myślałem, że coś mnie zaatakuje. Kurde. Dobra, nie tym razem. Nie podoba mi się to. No ale dobra, nie zaatakowało mnie. Jeszcze nic. Się wyleczę, w ogóle nie zauważyłem tego. O, co tu się dzieje? Dziennik tekstowy. Dodaję poniższe uwagi do mojej prośby o podniesienie priorytetu konserwacji. Może wyrażenie tego na piśmie sprawi, że zwrócą na to uwagę. Niezidentyfikowany organizm, którego obecność odnotowano w innych częściach statku, dotarł do pokładu inżynierskiego. Nawet lekarze nie wiedzą, co to do cholery jest. Wygląda, jakby ktoś rozsmarował własne trzewia na ścianach i tak też pachnie. Rozprzestrzenia się szybciej, niż jesteśmy w stanie to likwidować, co samo w sobie jest dosyć obrzydliwe. Narośl lub obsuła już dźwig towarowy, a teraz wdziera się do silnika. Jeśli nie uda nam się jej szybko zatrzymać, pojutrze panuje całą jego główną komorę. Tymczasem wybieram się na pokład wydobywczy. W magazynie mają tam PFM-100 do wydobywania lodu i dość paliwa. Może właśnie kauteryzacja zadziała na ten narośl. Mam tylko nadzieję, że nie będzie śmierdzieć jeszcze gorzej, gdy się ją podpali. Chyba się nie udało jednak. Okej, wchodzimy tutaj. Kolejna winda. Tak jest. Dobra, amunicji jest sporo. Znowu coś. Orbital position compromised. Correct course immediately. No, mam nadzieję, że skorygujemy.
Dobra, jesteśmy na pokładzie inżynieryjnym. Aktywuj konsolę sterowania. Okej, okay, to tam, ale jeszcze sobie tak, mapa. Tu jest jakieś pomieszczenie dodatkowe, wejdźmy sobie tu. A tu jest stacja kolejki. O proszę, tylko jeszcze jest... Blokada wyłączona, o okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, czyli mamy za pomocą tej kolejki takie... przygotowane takie punkty szybkiej podróży jakby, fajnie. Dobry pomysł. Dobra, wróćmy jednak tutaj. Mamy kolejny punkt zapisu, mamy sklep, dziennik audio. Engineering log, acting chief engineer Jacob Temple reporting. Christ, I still can't believe the chief is gone. It's all fallen apart since the captain died. Everyone down here is on their last nerve. We thought the rioting was the worst of it. Till those things came through the vents. Their faces. Fuck, those were my lunch buddies, Liz's friends, old boyfriends. And out of nowhere, the engines are screwed. Primary's laboring, we're hemorrhaging fuel. Fuck if I know why. I'm taking Danvers to the fuel depot to fix it. Gotta keep the team focused or we'll crack. Temple out. No cóż, po śmierci kapitana nie działo się zbyt pięknie. Okej, okay, tam nie możemy. Tutaj mamy jeszcze... Wow, ile amunicji. Dobra, tutaj co? Tu jest zamknięte, tu jest zamknięte, tu jest ten główny punkt. Tutaj mamy jeszcze energię plazmową. No i dobra. No jaka fajnie to wygląda, no. Tutaj kolejny martwy. Wyglądający tak jak my. Tak jest. Seeing you in the control room. Any news on the engines? Yeah, but it makes no sense. They're out of fuel. The centrifuge is offline. We're tethered to a 4 trillion ton payload. Without the engines, it's dragging us down to the planet. Can you handle it alone? Sure. Fix the centrifuge, get the fuel running, then do a full restart. But you'll need to stabilize our orbit from there. Standing by. Fast as you can, Isaac. Okej, okay, czyli schemat działań się powtarza. Musimy znowu coś naprawić, poprawić. Tak jest. Paliwo, paliwo, północ. No dobrze. No to teraz tak. Tak, uzupełnij paliwo południe, czyli nas tam kieruje. Tam jest zamknięte. No dobrze, zobaczmy co tu mają dla nas. Oho. A nie, to tylko strój chyba, znaczy kombinacja. Kredyciki. Czemu taka muzyka gra? Po co te nadmierne nerwy? Ojku, znowu dziś musimy schodzić. O masakra. No nie jest to zbyt przyjemnie. Co to jest? Rozpruwacz. Wow! Zarąbiście! Nowa broń. No i to mi się podoba, znaczy i pewnie będzie też nowy przeciwnik. Ostrza rozpruwacza. Jak zapełniony ekwipunek. O masakr. Dobra, ja sobie muszę go dodać, bo nie mam go w kole. Jak go tutaj dodać? Wyposaż i tutaj. Fajnie, dobra, co tu mamy? Butle z tlenem, leczenie. A, to się sprzedaje. Kurde, nie wiedziałem. Cholera jasna. No to mi się nie podoba. Słyszeliście to? Jest warsztat. Kurde, zaczęło. O dobra, ten nie przestraszył. Wejście główne wymagane. Dobra, mogę coś w warsztacie, ale chyba nie. Nie. Proszę, nawet rozpruwasz do ulepszania. Kurde.
No dobra, tu mamy amunicję do niego. Nam mapa pokaże iść gdzie. Tu jest jakieś dodatkowe pomieszczenie. O, proszę bardzo, to jest to. No to pięknie wygląda. Subject was dismembered after falling into machinery, allowing. God. So sorry. Oh, yeah. Postmortem spasms. Na pewno są pośmiertne. The bile shares genetic markers with human DNA and a growth on the walls. It's all connected to the marker from age 7, but how? Dr. Kine studied the marker. Dr. Kine has vanished. Unless he's with the survivors on the mining deck. You'll rest easy now, David. I promise. End log. Okej. Przez przypadek znalazłem cel poboczny. Czyli potem pokład wydobywczy. No dobra. Dobrze, fajnie, fajnie. Fajnie, że się udało to odblokować. Zbierzmy sobie sprzęt. I co teraz? Dobra, wyleczyłem się, podniosłem to. Muszę iść do sklepu. Muszę iść koniecznie do sklepu. Bo nic z tego nie będzie. Nie mam miejsca na amunicję do tego rozpruwacza. Mam za dużo tych półprzewodników. Jeszcze sobie coś kupię. I zobaczymy. Jest. Dobra, zarąbiście. Okej, wskaźnik rykoszetów. O, cóż to takiego? Zanieś tę część do stołu roboczego, aby poszerzyć ścieżkę ulepszeń i uzyskać dostęp do ulepszenia specjalnego. Wow, nieźle. Akumulator ciepła. Ulepszenie piły plazmowej. Autoładowanie kinetyczne. Karabin pulsacyjny. Dobra, sporo tego tutaj. Wow, ile to jest warte. To sprzedajmy to. Tak, tak. Ale kasy mamy, zobaczcie. Zarąbiście. Teraz pytanie, co kupić. Ale zresztą węzła nie mamy nawet. Dobra, ja sobie kupię jeden węzeł na pewno. Tak. A potem dokupimy te ulepszenia tutaj. Amunicji jest sporo na razie, mam dwie apteczki. Nie, jednej na razie. Nie, dobra, na razie nie trzeba. Zaraz wrócimy w takim wypadku jeszcze do stołu. Zabierzemy amunicję też. Bo teraz w końcu możemy. Dobra, fajnie. Dobra. I co tu jeszcze mamy? Piła plazmowa. Ja bym chciał teraz jeszcze ulepszyć rozpruwacz. Kurde, czy ja będę miał na tyle tych węzłów, żeby to wszystko ulepszać?
Co by tu ulepszyć teraz? Weźmy to. I potem sobie ulepszymy punkty zdrowia, tak. Okej, to mamy ogarnięte. Tu coś jeszcze będzie. Tu już mamy przejście tak naprawdę. A nie, tu jest dodatkowe. Dobra, pomyliłem się. No tu jest łazienka. Co to jest? We need help down in engineering. Danvers, get those wires off. I want to shut out. I don't want to. I don't want to. Christ, Henderson, your teeth. He's pulling his teeth out. Just hold him. Where the fuck is security? Oh, God. He's dead. No, he's alive, but he hit that sink pretty hard. His own teeth. Chief, what the hell is happening? I don't know. Cancel security request. Henderson needs the medical bay and a shrink. Co tu się odwalało, ja pierdzielę. Goście oszaleli. Jest amunicja. To jest... A, to jest to chyba. O kurde. Są kredyty jeszcze. Wow, co to jest? Ja pierdzielę, no bez skitu. Bez takich straszaków, proszę. Dobra. Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że na tym momencie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mamy sporo do roboty na kolejny. Ogarnianie tych paliw i w ogóle. Kolejny schemat tak naprawdę naprawiania, przejścia tu, przejścia tam, ale spoko, zawsze coś nowego, mamy nową broń, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Okej, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i słyszymy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się wszyscy, hej hej!